Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Quicka i Skavenów. No i słuchajcie, ta armia zaatakowała mi tą armię, w związku z poprzedniego odcinka ta armia werbowała parę tanich jednostek i się one przez to nie zwerbowały. Natomiast potem się wycofała i widzę, że idzie, chyba idzie na to miasto lub na to. Spokojnie w obu miastach może mogę je przyjąć. Mam tutaj mury i garnizony są duże. Mam tutaj sobie jednostki pogrupował, żeby mieć je bardziej uzupełnione, ale nie może jednostek uzupełniać i to działa na moją korzyść. No i tu zrobimy sobie tak, że podejdziemy Federife tu, przerzucimy te jednostki tu. Ok, a jako ten się czuje? Jest mocno ubity, więc spokojnie tego lorda mogę sobie już go wykopać. Ok, i teraz mamy mały zysk. Możemy się jeszcze troszeczkę podsunąć i spróbować dowerbować tutaj jeszcze. Nie mam tu żadnych włóczników. Zróbmy sobie. O, już mam dosyć spoko dochód. Tak, z tarczami chcę, bo to może być niebezpiecznie. I jeden oddział z klan braci z tarczami. Dobra, zobaczymy jak to dalej się skończy. Zajęli mi, tutaj zajęły elfy też wybrzeże węży. I teraz sobie stoczymy bitwę Quickiem i spróbujemy to odbić. Srebrne hełmy z tarczami tutaj. Ale mamy włóczników, co prawda nie najmocniejszych, ale nie jest źle. Kurde, Quick tu ma 18 jednostek, ja musiałem jakieś jednostki tu stracić. To mi się nie podoba. Coś tu przeoczyłem, szczerze powiem. No dobra, jedziemy ich. Dobra. Szybki zapis. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Nie podoba mi się. Dlaczego ja tu mam stracone dwie jednostki? I co to są za jednostki? Klan bracia na to wygląda. Niedobrze. Ale myślę, że spokojnie sobie tu poradzimy. Wystarczy tą kawalerię skontrować. Moja piechota powinna rozwalić tych włóczników. Parę oddziałów na tyłach klan braci. Myślę, że zrobi tutaj robotę. O, fajnie. Fajna mapka. Super to wygląda. Dobra. Robimy sobie tak. To ustawimy tu na jednej flance, tu na drugiej flance. Szturmoszczury będą na środku. Pierwszej linii klan braci. Tak. Tu sobie damy na środku procarzy. Ogroszczury tu i tych miotaczy tutaj. Dobra. Na środku będą bohaterowie i jedziemy. Dobra, ciśniemy ich, bo oni mają tutaj przewagę. Troszeczkę podejdźmy bliżej, powolutku. Wy się już ustawcie tu. Tak, wy się już ustawcie tu na flance. Dobra, już zaczęli strzelać, więc lecimy tymi klan braciami. Klan braćmi. Ogroszczury mają się wbić tu. A wy we dwóch macie po prostu polecieć do tego i tyle. Ty masz już ostrzał, masz już ostrzał. Już wal. Ci są wolni, kurde. Trochę się spóźnieni. Dobra, niech ta tutaj ta moja jazda. Tu jednej damy. Okej. Tak. Bez moich procarzy i szturmo szczury. Dobra. Okej. I walczymy.
Dobra, moglibyśmy się tu spróbować przebić. Ty masz już ten ostrzał? Masz. Dobra, tu ładnie sobie grzmotniemy. Tak. No, te włócznie to strasznie się spóźniły. Dobra. I nawalajcie w tego. Oby nawalajcie w tego tu. To wycofajmy. To dajmy tu. O, groszczury mi się tam łamią. Szczurmy, szturmo szczury na tą flankę i na tą. Tu ciśniemy tych. O, jazda jak ładnie wygląda. A ty co, kurde, co to ma być? Palą te? Palta. Tak. Wiem, że można te jednostki obracać. Tu jest jakiś silny oddział jeszcze. Dosyć. Tu zaatakujmy tymi. Szturmo szczury tu. I szturmo szczury się przebijają tutaj. Dobra. Ci coś mi nie strzelają. Podejdźcie tu bliżej, bo tu może coś ustrzelicie. No ładnie, tutaj się przebiliśmy. Dobra, jakiś ostrzał. Gdzieś w coś. Tu może, niech się szybko złamią. Okej, tu ładnie. Teraz będziemy mieli jeszcze jedną jednostkę klan braci. Pięknie w tych łuczników. Jeszcze się trzyma, dobra. Teraz się weźmy za tego dziada. Dobra, wy już tu sobie na luzaku ladajcie. Rakaciacias. No, ładnie to wygląda. O kurde, fajne ujęcie wyszło tu. Włócznie się fajnie tutaj bronią w tle. Dobra, już ty się tutaj do niego dobrałeś? Dobrałeś się, dobrze. A ty gdzieś tam w tyłu zostałeś. Niedobrze. Tu jednostka nie walczy. Tu jednostka też nie walczy. Tu też nie. Ścigać ich, ścigać. Pany. Gdzie moje szturmu szczury? Dobra, wracać. Zniszczyć tę. Dobra, Quick, dawaj. Trzeba go zabić i będzie po bitwie. Sporo amunicji jeszcze mamy. Dziwne. Dobra, tu ładnie. Zatrzymajmy sobie tą jazdę. Uda się. A, troszeczkę za późno, ale dobrze. Na tyłach będzie te jednostki tu. Wyskoczą te nam te nam bracia. Dobrze, tu jednostka złamana. Ciśniemy, ciśniemy. No i dobra. Ładnie armia rozbita. Bez strat, z tego co widzę. Dziwnych jakiś. Może procarzy tu straciłem. Chociaż dziwię się trochę. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, całkiem przyzwoite straty wyszły. Czyli małe. Ładnie, groszczury są już nie ze 108. Quick też nieźle. I ci, kurde, nawet też dobrze, że nie widziałem, żeby oni tam coś strzelali. A tu słabo, komputer sobie poradził. Niczym nie narąbał dużo. Dobra. I tu sobie zrobimy... Łupienie. Nie przejmę tej osady na razie. Dobrze, bo tu nic się nie zrobi, nie muszę się tym martwić. Wycofamy się stąd. Tu... Nie, tu na granicę. To nas nie powinno być widać. Kurde, chciałbym trochę bliżej. Tu. Chodzi o to, że nie chcę zajmować teraz tych wybrzeży węży, bo są tu, jest tu bliżej ta, blisko ta silna armia. A oni, i w ten sposób oni by mnie zaatakowali, miałbym duży kłopot. A teraz jak zostawiłem tą elfom tutaj, nie wiem czy oni mają wojnę, podejrzewam, że nie, więc ci jaszczuro ludzie nie mogą Tor Elasor zająć. Tak jest. Więc mam jakby automatyczną ochronę i w żaden sposób jaszczuro ludzie tego przyjąć nie będą mogli. Także taki tutaj. Dobra. I bierzemy teraz kwatermistrza i w końcu będziemy mieli porządną kasiorkę przy dużych armiach. Szczurzy niewolnicy nie chcę. Tą armią zajmujemy przeklętą dżunglę. O kurde.
Naprawdę? Saurus weteran tu będzie. Pojemnicy wzorów są zasadczami. Czy ja tego nie wygram? Ja bym to spróbował wygrać. Trzech klan braci. Powinniśmy to utłuc. Nie no, próbujemy. Mi się wydaje, że to... Kurde, nie przypisałem sobie cholera... tego, chorągwi. Słaba mapa też na takie... na takie numery. Mam dwa oddziały łuczników, to powinienem... jak jeden oddział łuczników mam. Wydaje mi się, że powinniśmy dać radę. I ten chyba powinien zabić tego. No nie będzie łatwo. Dobra, najpierw pójdzie motłoch. Potem włócznicy. Procarzy, tylko jeden oddział. I klan bracia. A to są w ogóle włócznicy klan braci. Dobrze, to zrobimy sobie tak. Rega, rega. To będzie na końcu. I trin na końcu. A, tu jeszcze mamy włóczników. Dobra, niech oni będą tutaj za tymi. Dobra, jedziemy. Myślałem, że tę bitwę to z automatu robię. I tu widzę, że niekoniecznie. Dobra, weźmy tak, za cztery oddziały to na pewno będą szły tu, żeby to rozwalić. To będzie robić za mięso armatnie tu. I to na pewno musi zniszczyć najpierw tą jazdę. Aha, to są wojownicy Saurusów. To weźmy sobie na nich do tego dwóch, tak. Ci trzej będą tu. Włócznicy jedni tu i jedni włócznicy tu na środku. Dobra, ty masz tylko dwie jednostki, kurde, nie wiem, więcej nie przypisałem. Niedobrze. Dobra, niech się wszyscy tu... Zaczniemy ich ostrzeliwywać, oni się powinni ruszyć pierwsi. Tak mi się wydaje. Tu są tylko szczepy, oni mają mały zasięg. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wystawmy te włócznie naprzód. Chociaż wolałbym te włócznie naprzód wystawić. Gdzie one są? Tu, dobra. Tutaj te. A wy się trochę cofnijcie jednak. No, trochę tak się podsunęli daleko. Ale wolałbym, żeby oni tu wyszli do mnie. I co? Na razie nic. Na razie nic. No dobrze, by ich było tu wyciągnąć. Wtedy będzie łatwiej ich otoczyć. No, jakiś taki super skuteczny ten ostrzał nie jest. Dobra, teraz się ruszyli. Dobra, i tu atakują. Dobrze, dobrze, nadziejcie się na to. To próbują. Dobra. To robimy tak. Co to jest za jednostka? Hmm.
Dobra, tak się ustawimy. To idzie tu. To idzie tu. To idzie tu. Wylejcie tego. Tu okrążajcie. Dobra, musicie walczyć z tymi. Dobra, tu się ładnie wbili w te moje włócznie. Okej, teraz sobie zrobimy takie coś. Tu ich okrążymy. Dobra, na razie wygląda to nieźle, tylko tego trzeba będzie jakoś się nim zająć. Na razie mi tu tłucze oddziały. Quick, tutaj. Dawaj, Trin, czy jak ty tam się zwiesz? Dobra, ci jak tutaj, kurde, się chamsko pusza robią. Dobra, dobra, wy atakujcie tych tu. Kurde, strasznie mocno się ci, te saurusy się trzymają. Nie jest dobrze na razie. Ta jazda tutaj też szaleje. Dobra, tych odgoniliśmy. Tu sobie zróbmy tych klan braci. Trodzią muszę koniecznie tutaj obić. Nie wiem, czy oddział się wycofał, czy się nie wycofał, kurde. Zniszczy mi tych procarzy. No, tu nie wygląda to za dobrze. Dobra, ale ten oddział zaraz pokonamy. Dobra, tu, okej, okay, straciliśmy za dużo ich. To trzeba złapać i to trzeba złapać. To trzeba ładnie się tu ustawić. Dobrze, tu nie jest źle, bo tu za duży strat nie ponieśliśmy. Ale z tym nie jest za dobrze. Ten ich będzie zabijał, bo nie mają przebicia pancerza. Dobra, jeden oddział tu potrzebuje, żeby ich prześcigał. Dobra, tu lejemy tych kohorty skinków. Tych trzeba strzelać tu i ścignąć tymi. Dobra, ten oddział tutaj już powinno się udać zniszczyć. Dobra, i tych zamkniemy tu. Lej, lej, panie. No dobra, jakoś tutaj się dobrze, że ci ścigają tam. Dobra, tu ładnie z tych wybijemy. Nie, wy już nie strzelajcie w tego, tylko strzelajcie z tych... Kurde, z tarczami. Będę się dobrze bronić. Dobra. Dobra, teraz ty, Trin, lej tego gościa. A wy się już tutaj ustawiajcie do walki z tamtymi. Wy sobie chyba poradzicie z tą jazdą, co? Dobra, wyjdźcie od tej strony, wylejcie już tych. Dobra, jest obity ten, bardzo dobrze. Ta jazda sobie radzi jeszcze jakoś, dziwo. Tu mało zostało, możemy olać. Dobra, a tu się będziemy wycofywać cały czas. Wejdziemy sobie na górę. Te jednostki nam się zaraz tu wrócą. Dobrze. Zaatakujemy ich od tyłu. Tu się teraz wycofajmy. No, taka intensywna ta bitwa. Musimy tylko zabić koniecznie tego dziada. Dobra, skoro ci tutaj lecą, to ich złapmy, tak? Łucznicy, wysielajcie z tymi, wyatakujcie tych od tyłu. Wy pogońcie tych, a wy tu. Wy też tu. Dobra. Kurde, ten oddział się wróci, ale trochę za późno jest. Dobra, potrzebuję ciebie, dowódco, tutaj. Dobra. To jeszcze jest zniszczone. Gorąco. Jest.
Dowódcę, dowódcę tu potrzebuję. Szybko! Kurde, te dwa oddziały już spierdzieliły. No to są jeszcze, jeszcze jeden oddział łuczników. Dobra, tu mi się wrócił oddział, dobrze. Tych strzelajcie, koniecznie. Szybko tu mi wracać. Dobrze, że tamci się zajęli tymi, bardzo dobrze. No i dobra, tu powinno teraz ładnie. Dobrze, tu nam wspomoże ten dowódca. Ten się już tu chyba nie wróci. Oni go mogą ostrzelać. Dobra, ten oddział zniszczymy. Tu atakujemy tak. Tam jazda wraca. 20 jeszcze jest, kurde. Dobra, ale tu będzie dobrze. Trochę mało amunicji zostaje. Dobra, teraz ten oddział trzeba złamać. Tu jest niedobrze, kurde, bo jak ten się wróci, to będzie niebezpiecznie. Dobra, jak tu dobiegnie ten, to powinien być spokój. Tych muszę jak najwięcej wytłuc, żeby się mi nie wrócili. A na tych potrzeba tylko ammo, jeden strzał tak naprawdę, jak będą tu wracać. Ten się nie może wrócić. Strasznie jest wolny, gdyby był szybszy, to było lepiej trochę. Dobra. No i wygląda na to, że się uda. Wy się wróćcie, nie, już stabilizujcie się trochę. Dobra. Teraz tak, jeden oddział ściga tu. Procarze odstrzelać. No, jest, dało się. Było gorąco. Taka niby bitwa nic, ale było ciężko. 377 narąbali wojownicy Saurusów. Nieźle. I ta kohorta skinków też jest niezła. Ten się nie popisał kompletnie. No i bez strat nawet. Bardzo dobrze. Grabisz i okupacja. Uuu, ale dostał wypasiony pancerz. Super. Hełmu 6. A co ma Quick? Sobie zobaczmy. Ta, już ma tą, ten swój. Coś możesz jeszcze mieć? Czy to takie fajne, kurde? Nie podoba mi się to. Czy ty wzbudzasz strach? Dobra, dajmy to. A tamtej, to mi się nie podoba. Ten. Jaszczur ofiarny. Dobra. Okej. Słaby ten. Co my tu mamy do wyboru? Dobra, nic tu więcej nie ma. Dobra, i tu sobie uzupełniamy jednostki. Tu możemy zrobić zasadzkę. No, i to jest dobry pomysł. Bardzo dobry nawet. Tu mamy... Dobrze, to są nasi. Tu mamy nawet awans. Dobra, i teraz możemy spokojnie iść do obniżania armii. Tu możemy coś rozbudować. Nie, na razie nic tu nie ruszamy, bo tu jeszcze możemy coś potracić, więc tego nie dotykamy. No i tu będziemy ścigać to. W sumie cały odcinek mi zajęło to. Dobra, troszeczkę go wydłużmy, bo ja jestem, co się tu stanie z tą armią. Gdzie oni pójdą? Boję się, że tu jeszcze, kurde, przypłynie jakaś armia. O, na przykład ta. Cholera. Dobra, ale tu już mi się garnizon uzupełni. Tak, więc nawet jak oni tu przypłyną, to sobie powinniśmy z tym poradzić. Dobra.
Okej. Co my tu mamy? A. Tempo uzupełniania Startles 5. O. To jest coś fajnego, żeby troszeczkę... I po to też tutaj szedłem w technologii, żeby troszeczkę klan braci ulepszyć. Ale nie wiem, czy tempo uzupełniania strat nie byłoby lepsze teraz. Dajmy to. Bo to się przydaje. Dobra, co tu mamy? Do rozbudowania tego nie chcemy. I moglibyśmy już rozpocząć robienie rytuału, ale na razie tego nie robię, bo mi tu coś czuję, że to nie będzie takie proste, jak mi się rzucą na mnie jeszcze z Dadlan i... Aha, zanim jeszcze to skończymy. Gdzie to są? Tu. Wy teraz zaatakujcie, bo tego nie możecie. To. No co? O, tak, żebyście zaatakowali. Dobra, coś jeszcze? To już było, dobra. Co teraz będzie? W tych krasnoludów ile tu, o cię kręcę. A, proszę. Się cofnęli. No dobrze, to my się tu stąd wycofamy. Co tu mamy? Włócz 6 mógłbym zrobić. Spacz bomby mamy. Dobra, wycofajmy się, bo to tylko na moją korzyść. Aha, i tak mnie dopadną. No dobra. Weźmy sobie, ponieważ mamy kupę tego żarcia. Robimy sobie tak. I niby ma taką przewagę straszną. No 4-3 na 3-3 jednostki. Powiedzmy, że te dwie jednostki zabiją to. I tych łuczników jakoś sobie poradzę. To jazda będzie niebezpieczna. No dobra. I lord jest obity. Więc jak szybko zabije lorda, spadnie im morale. Powinienem to wygrać. Raczej. Dobra, to nie armat. Ale to oni mnie atakują, nie? Mam nadzieję, że zlezą tu na dół. Kurde. W tym lesie się będę bronił, ale jest. Ale mapa! Beznadziejna. Trochę włóczni mi tu brakuje, kurde. Dobra. Kurde, ale beznadziejnie będę tu miał. Jak najszybciej zabić lorda i jazdę. Powinno się dać spokojnie wybrać to wtedy. Dobra, widzę tu lorda. No tak ze dwie salwy na niego, 220, może wystarczy. Dobra, zróbmy tak. Walcie w jazdę. Kurde, widzą mnie już? O cholera jasna. Atak, atak! Bo mnie tu wystrzelają. Muszę to już tu źle ich postawić, kurde. Dobra. Ragi dziadzias. Ile ma? 117. Walcie w niego. Wszyscy. Jeszcze jeden ten oddział. Dobra. Ty się tu przebij. Dawaj, lecisz.
Muszę tych łuczników zatrzymać. Dobra, jazdę wykusiliśmy. Prawie. Dobra, zabity lord. Jest dobrze. Tylko tu mi się łamią jednostki. I tu nie jest dobrze. Muszę tą piechotę najpierw tu. Dobra, może to troszkę, to się uda coś. Kurde, tu mi wytną. Dobra. To się przydaje, kurde. Ci są teraz najniebezpieczniejsi. Dobra, tu się wliczyła jednostka. Ta jazda, kurde, wkurzająca. Dobra, teraz trzeba tu i tych lać. Kurde, ci się tu trzymają dobrze. Tu się przystawmy. Dobra, jeszcze chwilkę. Teraz ładnie ci bracia tutaj. Dobrze, tych też łamiemy. I teraz musimy tu postawić tych, żeby ci przestali strzelać. Czy jeszcze walczą? To jeszcze nie. No ładnie, tu się chwieje ten oddział, super. Ten się trzyma nieźle. Dobra, kończy mi się amunicja. Więc będzie spoko teraz to. Pięknie to rozwala, po prostu to jest mistrzostwo świata, ta eksplozja. Dużo ich tu. Dobra, przestawmy się jednym oddziałem tu. Dobra, kolejny oddział Klan Braci. Tutaj. Jeszcze dwa mam. Dobra, tu powinno być dobrze. Teraz musimy wykosić tych. Ty sam się tu lejesz. I teraz to. Wystrzelajcie. Okej, tu się w tych. Dobra, jest. Uff. Dobra, ja tu jeszcze sobie poganiam i nabiję jak najwięcej się, żeby się dało, żeby nic z tego nie zostało już mi. No i dobra. No. Poszło spoko. O kurde, 92. Ci z 111. Ten w ogóle. Amon jeden. Gamon. Gamon tutaj przydas jakiś. Federif ładnie tutaj pojechał. Dyscyplina plus 4. Ja na tę jednostkę wypełnić. Tor Elasor. I wy, kurde, pójdziecie tu. Ale nie, oblężycie. Dobrze. Niszczymy to i pójdziemy sobie, wejdziemy do światła z świtu. No dobra, słuchajcie, to tu sobie zakończymy. Jest nieźle. Sytuacja się tutaj fajnie rozwija. Narzędzie chaosu. Możesz zwiększyć potencjał militarny, tworząc nową armię. No co ty? Wyznacz nowego wodza. A dawno stworzyłem. Otworzyć drugi front. Wejbór Lorda, Spaczyń plus 4. Trochę mi zapowiedź na takie misje tutaj podsuwasz. O, fajnie. Super. Arachnos. To krasnoludy zniszczyły Arachnosów. To tutaj są. Wsparcie oprawców. Twoje armii zasiliły oddziały oprawców, podczas gdy zwykli klan bracia poszukują jedzenia i opatrzenia. Nowe nabytki koncentrują się na pracy przy miejscowej ludności, boźnie wydobywając z niej
Informacje o ukrytym magazynie skarbcem. Dzięki temu wspaniałemu planowi w całej frakcji zwiększyły się przychody z najazdu. No proszę, super. Dobra. O, tu mamy skarb jakiś. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.